Witam Was z serca Borów Tucholskich, gdzie marzenia zamieniam w rzeczywistość. Przyjechałam dzisiaj na moje pole, dzisiaj, czyli przedostatni dzień 2018 roku, żeby pokazać Wam, jak wygląda to otoczenie zimową porą, ale również po to, by podsumować rok prac w Zagrodzie Różanej. Może ten filmik będzie dla kogoś inspiracją, jeżeli macie jakiś ugór albo nieużytek, który od dawna nikt nie uprawiał, a chcielibyście przywrócić do użytkowania, to kolejność prac, które tutaj wykonałam, a robiłam to intuicyjnie, sięgając po wiedzę teoretyczną, ale także konsultując się z rolnikami. Wydaje mi się, że właściwie to jestem przekonana, że te wszystkie zabiegi, które tutaj zrobiłam w tym roku, przyniosły efekt. Jak było na początku? No na początku, czyli gdzieś w styczniu, w lutym, kiedy zaczynałam tutaj pracę, był to teren zadrzewiony, było sporo samosiejek sosny, które w pierwszej kolejności musiałam usunąć. A więc pierwszym etapem prac polegał na usunięciu samosiejek oraz wyrównaniu terenu, usunięciu również korzeni. Następnie całość została przytalerzowana, ponieważ leżało sporo gałęzi, sporo jakichś takich drobniejszych korzeni. Zostały one właściwie pocięte, zmielone razem z ziemią i stanowiły już na start jakąś materię organiczną. Sprawdziłam również na wiosnę pH tej ziemi. To jest ziemia bardzo słaba, szósta klasa, piaszczysta, mineralna, ze znikomą ilością próchnicy. I w dodatku mocno zakwaszona. Wyobraźcie sobie, że na te 1,5 hektara ziemi rozsiałam około 12 ton wapna węglanowego. Wiosną tego roku pH ziemi tutaj wynosiło 4,1. W październiku, kiedy mierzyłam pH po raz drugi, wzrosło do 4,9. Ciągle sądzę, że to wapno, które zadałam wiosną, będzie dalej pracować i spodziewam się, że w przyszłym roku na wiosnę to pH będzie jeszcze trochę wyższe. Następną rzeczą, jaką zrobiłam, żeby zasilić tą ziemię w próchnicę, było wysianie łubinu. Pierwsze sianie nie było jakoś szczególnie imponujące. Tutaj zobaczcie na filmiku z tamtego okresu. Widać, że tak naprawdę ten wzrost roślin nie był duży, rzadko sobie wyrósł, ale i tak byłam zadowolona, ponieważ był to pierwszy wysiew po 15 latach na tej ziemi, ziemi szóstej klasy. Niewiele, właściwie nie spodziewałam się zbyt wielkiego efektu. Ziarno przed wysianiem zaprawiłam nitraginą. To jest taka szczepionka, która zawiera bakterie z rodzaju rizobium i która, bakterie te mają zdolność asymilowania azotu z powietrza atmosferycznego i gromadzenia jej w brodawkach właśnie w systemie korzeniowym roślin motylkowych. Dlatego też taka decyzja była, żeby w pierwszej kolejności wysiać tutaj rośliny motylkowe, które taką zdolność do gromadzenia azotu z powietrza mają. Następnie na początku lata, w lipcu, przetalerzowałam ten łubin i na to wysiałam gorczycę z facelią i ze słonecznikiem. Wysiałam sporo ziaren, bo na te 1,5 hektara dałam aż 60 kg gorczycy, 20 kg słonecznika i 20 kg słonecznika i 20 kg faceli. I ten wzrost, szczególnie gorczycy, był fajny. Dałam dużo ziaren, bo zależało mi na tym, żeby uzyskać jak najwięcej masy zielonej, która ponownie zasiliła ziemię w próchnicę. I to były takie prace, które wykonałam przed posadzeniem moich różyczek. Możecie sobie się cofnąć do filmu, w którym było wielkie sadzenie róż. Posadziliśmy 2600 sadzonek róży pomarszczonej. No w tej chwili róży, krzaczki sobie śpią. Nie wiem, wyglądają niepozornie. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Wyglądają niepozornie, ale mam nadzieję, że się przyjęły. Wiosna pokaże. Co zamierzam jeszcze zrobić w przyszłym roku? Wiadomo, że główną uprawą w tej zagrodzie będzie róża pomarszczona i do końca kwietnia zamierzam posadzić kolejne 2000 sadzonek. Ale nie będzie to tylko uprawa
jednego gatunku. Mam 600 metrów ogrodzenia do zagospodarowania. Jesienią posadziłam, zaczęłam już sadzić krzewy. Krzewy rokitnika, pigwowca, bzu czarnego, maliny. W zamiarze jeszcze jest borówka oraz mnóstwo, wiele ziół, które będą służyć mi również. Będę je zbierać i suszyć. A także rośliny miotodajne, które będą pożytkiem dla pszczół. W międzyrzędziach, między jednym a drugim rzędem róży będą wysiewane, zamierzam wysiać, facelię, miodunkę i koniczynę, które będą doskonałym pożytkiem dla pszczółek, a w których, które będą również mieszkańcem tej zagrody. Wszystkim, którzy mnie oglądają, chciałam pożyczyć wszystkiego dobrego na nowy rok. Życzę Wam energii, kreatywności, inspiracji i optymizmu w 2020. Do zobaczenia. Mówiła do Was Aneta z Różonej Zagrody. Pa, pa!